Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Poseł PiS, szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Tarnowskim, Wiesław Krajewski, dziś gościem RDN w porannej rozmowie Słowo za Słowo. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie panią redaktor, witam po przerwie wakacyjnej również naszych radiosłuchaczy. Panie pośle, jak panu upłynął weekend, no i wakacje właściwie już, które się zakończyły? No wakacje dosyć krótkie, bo wiemy doskonale, że kampania wyborcza, druga tura, zaprzysiężenie pana prezydenta 6 sierpnia, a i tak można powiedzieć 2 tygodnie sierpnia, troszeczkę wytchnienia i już na progu września, na początku roku szkolnego, roku akademickiego już jesteśmy, można powiedzieć, w pełni gotowi do pracy i tak jest. Natomiast weekend był oczywiście bardzo też miły, sympatyczny, tym bardziej, że pogoda jest wyśmienita. W sobotę uroczystości piękne w Odporyszowie, msza dziękczynna za rolników, za plony, za ich wysiłek, za pracę, wojewódzkie uroczystości, to prawda skromne, bo wiadomo, że dalej w dalszym ciągu reżim sanitarny w związku z pandemią koronawirusa. Wczoraj piękne uroczystości w Szczucinie, powiatowe uroczystości związane z wybuchem 81. rocznicą wybuchu II wojny światowej, spaleniem szkoły, tragiczne spalenie szkoły przez Niemców, także no, dosyć aktywny weekend. Panie pośle, czy w strukturach PiS trwają rozmowy na temat ewentualnego odwołania prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli? No oczywiście, że tak. Mogę powiedzieć, że tak, ponieważ decyzja przede wszystkim należy do radnych Rady Miejskiej, Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, który negatywnie ocenia działalność pana prezydenta Romana Ciepieli. 28 sierpnia, jak wiemy, doszło do sesji absolutoryjnej, bo to braku wotum zaufania dla prezydenta. Przysłuchiwałem się, co prawda nie w całości, ale w dużej części fragmentów wystąpień. Sesja wyśmienita, powiem pani, że jednak radni są wyśmienicie przygotowani do sesji. Wiele świetnych argumentów wypowiedzianych w zakresie braku zaufania, które później nie udzielili panu prezydentowi. Po prostu oceniają pana prezydenta jako złego prezydenta i pewnie chcieliby zmienić. Natomiast oczywiście ta decyzja należy do mieszkańców, ponieważ ustawodawca przewidział kolejny krok, ewentualnie referendum. I w referendum, gdyby doszło do referendum, to przede wszystkim mieszkańcy miasta Tarnowa określą, czy chcą dalej, żeby prezydentem Tarnowa i miastem Tarnowa rządził pan Ciepiela, czy chcieliby zmiany. I według tych wszystkich wypowiedzi, no to oczywiście ocena jest negatywna i chcieliby zmiany prezydenta, ponieważ oceniają, że Tarnów źle funkcjonuje, źle się rozwija. Nie macie wystarczającej większości w Radzie Miasta. Z kim będziecie rozmawiać? Znaczy, trudno tutaj ustalać jakieś takie rozmowy, które miałyby toczyć się między radnymi. My jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie przedstawimy projekt uchwały w zakresie referendum. Natomiast wszyscy ci, którzy uznają, że warto, żeby zmienić prezydenta Tarnowa, będą mieli możliwość przyłączyć się do tego projektu uchwały i przegłosować. Natomiast decyzje podejmą, tak jak powiedziałem na wstępie, przede wszystkim radni, bo to jest kompetencja Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i pozostałych radnych, którzy wiem, że oceniają negatywnie, biorąc pod uwagę, że 14 radnych wyraziło brak wotum zaufania do prezydenta Tarnowa 28 sierpnia i jeśli dalej w dalszym ciągu ta myśl, powiedzmy, i te założenia, które przyświecały podczas głosowania, będą w dalszym ciągu kontynuowane, no to jest szansa, że w dalszym ciągu 14 osób będzie chciało zmiany pana prezydenta i referendum, ale no mówię, to jest decyzja miasta, mieszkańców miasta Tarnowa.
Tak. Powiedział pan, że Roman Ciepiela jest złym prezydentem, że to jest nie tylko zdanie Zjednoczonej Prawicy. Tak, no ja osobiście, znaczy zły to takie dosyć pejoratywne znaczenie. Natomiast generalnie no, pan Ciepiela no, dał się poznać jako słaby prezydent. Przecież opinia w Tarnowie to nie jest tylko moja, ale wielu ludzi, nie tylko i wyłącznie z prawicy, oceniająca zarządzanie miastem. Natomiast tak odniosę się również do w ogóle działalności pana Ciepieli w ostatnich latach, bo przemieszczam się w ostatnim czasie również po regionie i przecież pan prezydent był przez 3 kadencje, prawie 12 lat wicemarszałkiem województwa małopolskiego, który miał w kompetencji między innymi zarządzanie drogami wojewódzkimi. Proszę zobaczyć, ile osób, ile miejscowości utyskuje w zakresie braku tych zadań, które miał możliwość wykonania obwodnic gminy Wierzchosławice, gminy Żabna, tu, gdzie w tej chwili jest prowadzona potężna inwestycja, budowa mostu na Wiśle łączących województwo małopolskie ze świętokrzyskim. Most zostanie wybudowany lada chwila, bo prawdopodobnie za 2-3 miesiące już zostanie oddany do użytku. Natomiast drogi dojazdowe kompletnie nieprzygotowane do tego typu przedsięwzięcia, które będzie za chwileczkę oddane do eksploatacji. Także ta ciągłość, powiedzmy, działalności pana Ciepieli, jak i wicemarszałka województwa małopolskiego, który zajmował się drogami wojewódzkimi przez prawie 12 lat i teraz przez kolejne lat jako prezydent Tarnowa, no ja osobiście oczywiście oceniam tą działalność bardzo słabą i nie uzyskując tych efektów, na które region, jak i Tarnów powinien zasługiwać. Pozostajmy jeszcze na małą chwilę w tym temacie. Pytanie słuchacza, czy Dawid Solak będzie kandydatem PiS na prezydenta Tarnowa? To są na razie takie personalne wrzutki przez radio słuchaczy, internautów. Ja absolutnie rozumiem, powiedzmy, zaciekawienie, ale poczekajmy do tego etapu, ponieważ żeby ktokolwiek mógł kandydować na prezydenta miasta Tarnowa, musi być przede wszystkim wakat, a wakat gwarantuje to, że najpierw Rada podejmuje uchwałę ewentualnie o rozpisaniu referendum w sprawie odwołania prezydenta Ciepieli, a później mieszkańcy zdecydują, czy chcą odwołać prezydenta Ciepiela, czy nie. Także daleka droga jeszcze do spekulacji personalnych. Ale o tym się dyskutuje, donoszą o tym również media, że medialnie właściwie kandydat jest już przez was wybrany. To znaczy tak, no na pewno Zjednoczona Prawica posiada kilku naprawdę świetnych ludzi przygotowanych do piastowania funkcji prezydenta. Na pewno byłyby to osoby, które by z pewnością sprostały temu zadaniu, zapewniłyby na pewno dobry rozwój miasta Tarnowa i całego regionu, bo wiemy, że miasto Tarnowa... Panie pośle, ale skoro macie świetnych ludzi, dobrego kandydata, to dlaczego nie wystawiliście go 2 lata temu? Wie pani, no ja jestem szefem okręgu od stycznia tego roku. Nie chcę tutaj się tłumaczyć za decyzje, które wtedy zapadały. No, nie ja o tym decydowałem, nie ja na to miałem ostatecznie wpływ. Ja na przykład bardzo wysoko oceniam pana obecnie prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pana doktora Kazimierza Koprowskiego. No niestety mieszkańcy jakoś pana Koprowskiego no, nie wybrali. Nie była to jakaś bardzo duża różnica. Pamiętam 5 lat temu, no to różnica między konkurentami była chyba 600 głosów na korzyść obecnego pana prezydenta. Także oczywiście to jest zawsze pewna forma plebiscytu, rywalizacji między dwoma osobowościami, dwoma ideami i tak dalej. Natomiast teraz jest inna sytuacja. Teraz zdecydowana większość mieszkańców i polityków lokalnych, samorządowców ocenia działalność pana
Romana Ciepieli jako niekorzystną dla działań samego miasta Tarnowa. Być może się sytuacja odmieni i mieszkańcy jednak powierzą mandat zaufania osobie ze Zjednoczonej Prawicy. Czas biegnie, kolejne pytania, mamy ich jeszcze sporo, również od naszych słuchaczy. Panie pośle, czy potrzebna jest rekonstrukcja rządu? Czy wpłynie na sprawne funkcjonowanie państwa? Prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał właśnie rekonstrukcję rządu zmianami o charakterze technicznym, które mają przyspieszyć procesy decyzyjne. I pewnie tak, ponieważ trzeba oczywiście usprawnić decyzyjność. I tutaj wszyscy się zgadzamy z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który jest naprawdę wyśmienitym politykiem, mężem stanu i ma wyczucie, kiedy i w jakim momencie tego typu przedsięwzięcia trzeba realizować. I wszyscy żeśmy tutaj po wyborach w 2019 roku, no za chwileczkę będzie rok, który jak minie od wyborów parlamentarnych, nastawialiśmy się i to był cel wybory prezydenta Andrzeja Dudy jako reelekcję. Udało się przy potężnych różnych problemach, przede wszystkim związanych z koronawirusem. No, przepraszam, czy nie obawia się pan, że będzie to tak komentowane, że w taki sposób, że najpierw chwalicie rząd, a teraz chcecie go zmieniać? To znaczy tutaj się nie będzie nic nie zmieniało. Pan premier Mateusz Morawiecki pozostaje na swoim stanowisku. Zdecydowana większość ministrów pozostanie na swoich miejscach, natomiast... Zmieni się liczba resortów przesługujących no tak, każdej partii. I dlatego to się potwierdza i to się potwierdza, co powiedział prezes Jarosław Kaczyński, że ta rekonstrukcja rządu ma na celu przede wszystkim element techniczny, żeby sprawniej i łatwiej zarządzać organami państwowymi i to jest jakby przede wszystkim cel, a tutaj jeśli dojdzie do pewnych drobnych jakichś personalnych zmian, no to trudno. No, taka jest rola naszych polityków, nikt się nie wiąże z funkcjami. Dla nas jest potrzebna i przede wszystkim towarzyszy nam idea dobrze zarządzanego państwa. Mamy w tej chwili przed sobą 3 lata do wyborów parlamentarnych. Chcemy, żeby przede wszystkim to rządzenie państwem było dobre dla narodu, dla państwa, dla bezpieczeństwa, tak, dla rozwoju gospodarczego. Czas biegnie, zadanie panie pośle. Kolejne pytanie, które tutaj obiecaliśmy od słuchacza. To jest pytanie naszych słuchaczy. Dlaczego panu posłowi Wiesławowi Krajewskiemu bliskie są problemy i sprawy przede wszystkim gminy Szerzyny? Czy inne gminy nie potrzebują wsparcia? Zależy panu na rozwoju tylko jednej gminy, pyta słuchacz. O, to jakieś złośliwe, myślę pytanie i dlaczego? Ja tutaj wspieram. No i myślę, że to nie tylko jedna gmina. No ja wspieram, pomagam wielu gminom. Przedwczoraj byłem w gminie Wojnicz. Rozmawiałem z panem burmistrzem na temat zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji. Tam w tej chwili procedowany jest wniosek odnośnie wsparcia finansowego. Pewnie wkrótce to będą dobre wieści. Gmina Lisia Góra też wspierana tutaj, przecież gdzie tam dyżury prowadzę, otrzymała z Ministerstwa Sportu 2,5 miliona złotych na potężne przedsięwzięcie inwestycyjne również w zakresie sportu i inwestycji sportowych. Gmina Żabno, to już pewnie dzisiaj bądź jutro będą dobre wieści na wsparcie inwestycji, budowa szkoły w gminie Żabno. Decyzja premiera Mateusza Morawieckiego w zakresie rezerwy z budżetu państwa. Mieszkańcy są wnikliwymi obserwatorami życia społecznego. Bardzo się cieszę, natomiast jeszcze jedna bardzo istotne wsparcie, przecież most na Dunajcu w Ostrowie, przecież to jest zasługa wszystkich nas parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Na początku roku deklarowaliśmy się wsparcie i wiem, że przecież jak i ja, jak i panie posłanki, pani Szczurek-Żelazko, pani Rusecka również. Dobrze, panie pośle, musimy kończyć. Jeszcze mam jedno pytanie od słuchacza. Także tutaj nie zgadza się pan z opinią tutaj słuchaczy, że nie zgadza się pan z opinią słuchaczy, że panu są bliskie problemy przede wszystkim gminy Szerzyny.
To znaczy dyżuruje w Ryglicach, w Szerzynach, także nie, no to jeszcze, akurat jeszcze jedna kwestia w ostatnim czasie udała się kolejna spektakularna decyzja w zakresie wsparcia finansowego budżetu państwa na rozbudowę bardzo potrzebnej inwestycji, jak rozbudowę przedszkola w Szerzynach, no to chyba trzeba się cieszyć, że tego typu obiecał pan również wsparcie w sprawie regulacji wątoku. Kiedy pan ostatnio rozmawiał z Wodami Polskimi na ten temat? To wsparcie, o tym wsparciu mówił pan również na naszej antenie, że się podejmie tego wyzwania i zadania. Stosunkowo niedawno, bo nawet podczas trudnych i tragicznych chwil w Łapanowie, które miały teraz miejsce na przełomie maja-czerwca, gdzie doszło do rozlewiska, do powodzi i spania. Ale konkretnie, panie pośle, bo musimy kończyć. Czy mogą mieszkańcy tutaj, nie tylko gminy, właściwie tu jest kilku, z Krzyszów jest Ryglice, gmina, które czekają na to, Tarnów od lat. To jest projekt dla wielu gmin. Jest potrzebne wsparcie finansowe około 40 milionów złotych. To jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie. Nie ja jestem decydentem w zakresie wydatków finansowych i wsparcia finansowego. Oczywiście lobbujemy i pracujemy nad tym, ponieważ 4 lata już jest pozytywna decyzja środowiskowa. Wie pani, no to jest taka sama sytuacja jak budowa drogi krajowej numer 73. Na odcinku Tarnów-Szczucin, gdzie też decyzje są przygotowane, koncepcje są przygotowane. W tej chwili została zakończona budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. Czekamy w tej chwili na kolejny etap, czyli pozyskanie środków finansowych na kolejne prace inwestycyjne. Trzeba czekać. Także cierpliwie. No nie wszystko się od razu załatwia. Chcemy jak najbardziej wspierać, pomagać w rozwoju naszego regionu, również zabezpieczać nasze wspaniałe miejscowości, między innymi przeciwpowodziowo zabezpieczać również przed skutkami suszy, żeby ta woda zostawała tu w naszym regionie. Ale no, środki finansowe starczają. Być może, a jestem przekonany, że właśnie w tej perspektywie również środków innych i unijnych, które są w tej trzeciej transzy, które trafią do naszego kraju w perspektywie najbliższych 5-6 lat. Jestem przekonany, że tego typu inwestycje bardzo kosztowne powstaną. Dziękuję bardzo. Będziemy się mogli z nich cieszyć. Dziękuję bardzo. Być może z tym przekonaniem pozostajemy. Poseł PiS, szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Tarnowskim, Wiesław Krajewski, był gościem Radia RDN. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Pozdrawiam.